Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie poruszymy temat potworów morskich w świecie League of Legends, czy ogólnie Runeterry. Także zapraszam. Przed tym proszę, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę bardzo wspomożesz wtedy ten kanał. No i lecimy. A więc tak, tradycyjnie zaczniemy sobie od pokazania bohaterów, którzy są dowódcami, że tak powiem, właśnie tych, w tym przypadku, potworów morskich. W tym przypadku jest to Nautilus, czyli tytan z głębin. Tak parę słów mogę zarzucić, że był taki potężny, że i taki silny, że i jednym uderzeniem swojej kotwicy potrafił ściągnąć statek na dno oceanu. No to na pierwszy ogień weźmiemy sobie skarabeusza morskiego, który chwyta się kotwic, które są na dnie oceanu, żeby statek mógł wystartować, to kotwice się oczywiście podnosi. No i one właśnie się chwytają tych kotwic i potem wbijają, prawda, na statek i robią niezłą rozróbę. Czyli mogą tutaj pouszkadzać członków załogi, czy też nawet zabić, gdyż mają pokaźne zęby. Mamy tutaj także bestię z głębin. Jest to potężna istota, która połyka całe statki, okręty. Żyje oczywiście w głębi i pojawia się, prawda, w jakieś sztormy, w jakieś mocne fale. I ogólnie jest bardzo niebezpieczny. Mamy również taką z mordy, przynajmniej przyjemną istotę. Jest to potwór morski, ale on nie chce zabijać, chociaż mógłby też zabić, gdyż ma pokaźne kły. Sam nazywa się też Mega Kieł. On po prostu chce pomarańcz. On bardzo lubi pomarańczy i naprawdę tutaj załoga bardzo wystraszona, patrząc na takiego potwora, ale wystarczy dać pomarańcze i będzie cac. Mamy też oko otchłani. To są takie bardziej ryby, aczkolwiek one wyrastają naprawdę pokaźnych rozmiarów, tak jak tu widzicie. Po prawej macie mniejszą sztukę, na środku macie potężną sztukę i on, ta ryba patrzy przez właśnie tą wodę, poszukuje jakichś statków, okrętów, no i naprawdę strach pomyśleć, co by było, jakby przegryzła coś pod pokładem, jakieś belki, się woda dostała, no i naprawdę spotkać się w oko z taką bestią, to naprawdę nie lada wyczyn. Mamy również zgubnego smoka płytowego, tak się nazywa to stworzenie. Jest bardzo przerażające, same w oczach, a patrząc na ten róg jego, tak można to nazwać, i myślę, że jakby się rozpędził, to naprawdę za burtę by poleciało wielu majtków. Mamy również pożeracza z głębin. Naprawdę opisują go lub ją jako topielca o skrzydlatych uszach. Ten akurat potwór, myślę, że on by się na jakieś statki nie pokusił. Bardziej
zabija tutaj właśnie jakichś topielców, jakieś potężne istoty, potężne potwory, tudzież naprawdę przypomina taką rybę z światełkiem. No i potężne kły, potężna paszcza, naprawdę dużo rzeczy tam by mogło się zmieścić. A też posiada tutaj takie macki ośmiornicy, więc to jest troszeczkę taki mutant. Mamy również kolekcjonera statków, kolekcjonera wraków. To jest potężny gad, można tak powiedzieć, rybogad, który właśnie zabiera łupy z statków, a też, jak widzimy, poluje na statki, żeby na dno oceanu je ściągnąć i tam się już pławić w krwi wrogów. Naprawdę jest to taki wąż morski, można tak powiedzieć, o właśnie kolekcjonerze wraków. I ciekawostka, to jest ona, o dziwo. Również dziwna istota o nazwie Postrachwal. Jest to połączenie potężnej ryby, przypominającą, tak by the way, Gyaradosa z Pokémonów, z jakimś wrakiem statku. Ta istota żyje na Wyspach Cienia, więc może jakiś demon właśnie przyjął taką postać statku. No i absolutnie najpotężniejsza istota wśród morskich potworów, czyli Sefirsa, Postrach Głębin. To jest naprawdę postać z legend, byt z legend. Mówią, że jej światło dociera nawet na wierzch wody. Naprawdę nikt by się nie odważył stanąć face to face z taką istotą, gdyż naprawdę nikt sobie jej nie wyobraża. Jest to absolutnie najpotężniejsza istota. Ale dobra, dobra, ja tak mówię o tym wszystkim, że te potwory tak polują i polują na wszystkich, ale kto by tak daleko, że wiedzą, że te potwory tam istnieją i kto by wypłynął? A właśnie tacy łowcy Yumpai, oni polują na te potwory morskie, ale to są troszeczkę takie debile, bo oni nie wiedzą, że te potwory są od nich 16 razy większe, kurde, bo to są jakieś zwykli ludzie uzbrojeni w jakieś włócznie i oni sobie myślą, że oni upolują jakąś bestię? Naprawdę śmieszne. A drugim takim przeciwnikiem morskich potworów to jest oczywiście kult Buru, czyli kult Iloi, kult Nagakei Buros, brodatej damy, czyli takiego krakena, mówiąc tak takim normalnym językiem, który właśnie wyznaje ją i udają się na jakieś podróże mieć większe, ale te potwory jak zwykle zaskakują ich, a nie mają takiej siły, żeby pokonać je. Więc liczą, że Nagakei Buros ich uratuje. Czy to jest prawda? Czy uratowała jakieś? Nie wiem, ale domyślam się. No i to by było chyba na tyle w tym odcinku o potworach morskich. No i co tu gadać? No, trzymajcie się, no i salut!